Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Gelek i zapraszam Was na kolejną rozgrywkę w naszej grze Hitman Rozgrzeszenie. Kontynuujemy. Tu nic nie zmieniamy. No i lecimy z kolejną misją. Dzień dobry. No. Gdzie mój syn? Gdzie jest mój syn, ty skurwysynu? Dobra. Chcesz udawać twardziela? Proszę, dupku. Widzisz tę małą dziewczynkę, którą wszyscy tak uwielbiają? Więc moi naukowcy twierdzą, że to właśnie ją rajcuje. Spójrz na nią. Słabiutka jak kociątko. Panie Tekst, odpierdol się! Kurwa! Co ty robisz w tej dziurze, Klein? Rany to nie moje. Jezu Chryste! To pani Cooper! Chory skurwielu! Zabiłeś mi syna, prawda? Powiedz mu po prostu, co chce wiedzieć. W tym więzieniu ciągle zdarzają się wypadki. Hej, panie Dexter. No już. Niech się pan zajmie swoimi sprawami, a ja pogadam z tym typem. Proszę iść. Chcę odzyskać syna, Clive. Jeszcze nigdy pana nie zawiodłem, prawda? Proszę iść. No, zostaliśmy ty i ja. Czyli naszym zadaniem jest na razie uwolnienie się. Szybko się udało. Co dalej? Ukryj się. Aha, czyli możemy po prostu... rozumiem. Dobra. Tu mamy alarm. Co tu możemy zrobić? Tu jest kamera jakaś. Ale live'a prowadzić nie będziemy, raczej mi się wydaje. No, skoro tu jest alarm, a my możemy się ukryć, więc chyba kolejna rzecz jest prosta. Zaraz ktoś tu nadejdzie, tak. Typowe, po prostu typowe. Zająłem się tym. No, odwróć się, odwróć. Dobra. Już się też tobą żeśmy zajęli, fajnie. Może przebierzmy się od razu. I schowajmy gdzieś go, tylko nie wiem gdzie. Czekajcie, gdzie to było? Było coś do schowania, czy nie było? Nie było nic do schowania. Żadnego miejsca, no nic, trudno. To w takim razie go zostawmy. Mówi się trudno. Weźmy sobie oczywiście spluwę. No bo jakżeż inaczej, oczywiście tej naszej, którą mieliśmy do tej pory, nie mamy. Ale to chyba oczywiste. Dobra, rozejrzyjmy się, co tu jest. O, patrzcie. Tu nic ciekawego nie ma. Z tej strony. Aha, czyli tutaj możemy go schować. Dobra, to go schowajmy tutaj w takim razie. To odzyskamy nasze punkty.
Mam nadzieję, że w międzyczasie nikt tutaj nie przyjdzie. Dobra. Fajnie. Idziemy teraz na górę. Tylko tutaj musimy już być. Nie wiem po co my tu wchodzimy. Tu nikogo nie ma. Tu też nikogo nie ma. Ale słyszę. Tak, tak, zrobi się. Wyglądał na bardzo zadowolonego. Pewnie miał swoją sesję. Wiesz co mam na myśli, nie? Też wiem co masz na myśli. Zostawiłem pistolety dla ciebie w recepcie. Oj. Chciałem, żeby mnie nie zauważył, ale niestety. Gdzie możemy go tu schować? Gdzieś bym chciał, ale nie wiem jeszcze gdzie. O, tu mamy, fajnie. Dobra. Tu go zostawiamy. Obok widzę apteczkę. Nie wiem, czy mamy potrzebę korzystania z tej apteczki, czy też nie. No, teraz jest pusta. Mogliśmy chyba jeszcze nawet nie korzystać, bo nie było takiej potrzeby, ale mamy punkt kontrolny, fajnie, aktywowany. Ja jeszcze zobaczę, bo tam słyszałem jakieś odgłosy po lewej stronie, czy tam coś przypadkiem nie... Tutaj ktoś jest, dobra. Zobaczmy kto i co. Nie możemy tego otworzyć? Tamte poprzednie cele mogliśmy, a tego nie możemy uwolnić, gościa? O. No słabo trochę. Myślałem, że jakoś da się mu pomóc, ale niestety widzę, że nie. No nic, mówi się trudno. Weźmy ten kabel zasilający, nie wiem jeszcze też po co, ale... Może nam się on do czegoś przydać. Tu mamy kolejnego gnata. Ale wziąć już nie możemy, bo pewnie to jest taka sama broń, jak już, jaką posiadamy. Więc... nie miałoby to też większego sensu. No dobra. Kiepskie miejsce na bezpośrednią konfrontację. Zobaczmy, co tu możemy zrobić. O. Tu możemy wejść. No to wchodzimy. Wchodzimy. Tu jest jakiś po prawej stronie coś. Zobaczmy, co tu się dzieje. Aha. Tutaj możemy tylko popatrzeć, natomiast wydostawanie się tutaj z tej strony to średni pomysł. Idziemy do przodu. Ale tutaj możemy wyjść. Więc wychodzimy. Po cichutku, po malutku. Dobra. Chwyćmy go. Czy jest gdzie można go tutaj jakoś, prawda, ukryć? Nie widzę miejsca. A nie, jest miejsce, dobra. Pozbądźmy się. Dobrze. Weźmy tego gnata. O, właśnie, tego nam było trzeba. Teraz tak, no może tutaj rozejrzyjmy się co nieco. Co tu mamy w pobliżu? No nie wiem. Mamy apteczkę. Apteczki raczej nie możemy skorzystać. Tu mamy amunicję jakąś. Też jej wziąć nie możemy. Patrzę za wywietrznikami, ale oprócz klimatyzacji tu nie widzę niczego. Schowajmy to na razie może. Zobaczmy, co tam w ogóle się dzieje w środku. Ale czekajcie, czego ja nie mam? Ho, 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 coś dziwnego.
Amunicja, rewolwer. Tutaj ten gość stoi. Chciałem zobaczyć. Nie mam. Nie mam instynktu. Tego nie rozumiem do końca. Dziwne. Tutaj ten typ postoi. Dobra. Ten się niestety tutaj patrzy. No nic, spróbujemy tutaj. Normalnie nie narzekam, ale to się zdarza co 30 minut lub coś koło tego. Nie dało się spać przez całą noc, a i zaraz jest dzień targowy. To są ciężarówki Dexter Industries. Mam związane ręce. To ja zgłoszę formalne zażalenie. Zresztą po co muszą jechać przez Main Street? Może zaraz odejdzie. Przykro mi, Dustin, ale musiałbyś pójść z tym do ratusza. No to oni zezwalają na te konwoje. Ale nie liczyłbym na zbyt wiele. Wiesz, że Dexter Industries zatrudniają połowę Hope? Mają sporo swobody. Dobra. Patrzcie, znowuż nie mam. Aj. Hej, słyszy mnie ktoś? Potrzebuję pomocy. No nie. Po co ty żeś zrobił hałas, człowieku? Wystarczyło tylko cicho siedzieć. Dobra, przybierzmy się może za niego, patrzcie. Ale zaraz, nie możemy chyba się przebrać. Akurat za tego typa nie możemy się przebrać. Szkoda. Szkoda. Ale tu mi to przebranie chyba nic nie da. Albo już to niewiele. Tu mamy swoje spluwy. Dobra. Na razie schowajmy. Kurczę, dlaczego on nie ma instynktu? Nie rozumiem tego. Ale mówi się trudno. Dobra. Próbujemy. Sprawdź wynik. No zobaczmy ten wynik. 3900. No dobra. Ale chyba nie do końca o to nam chodziło. O! Czyli ścigają już nas. Udało się uciec z więzienia. A teraz co należy zrobić? Aha. No dobra. Tam mam wyjście. Lepiej zachować ostrożność. No dobra. Skoro tak gra nam podpowiada. Oj. Prędzej on będzie szedł? Tu się zatrzymał. Oni tu są naszykowani. Co tu zrobić? No nic. Próbujemy dalej. O, tutaj może coś z tej strony.
Może tędy jakoś się uda nam prześliznąć? Tutaj mamy... Widzę, tutaj podchodzi i się cofa. Zaraz, może tą pałkę byśmy zmienili. Bo nie wiem, czy to się uda w ten sposób. Nie, to mi po prostu kolejno dodał. Dobra. No nic. Wybierzmy sobie może tą pałkę. Tylko co mi to da? Tą pałką jestem w stanie go zaatakować? Może? O kurde. Przykrywka spalona. Nie udało się. Tutaj żeśmy się wydostali. Oj, oj, oj! Trwają poszukiwania. Tam jakieś wystrzały. Może zaraz się uspokoją. Oj, 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 oj! Niedobrze! Coś tu ktoś mnie wypatrywał. Nie bardzo widziałem, kto i gdzie. Poczekajmy może chwilę. Nie wiem, czy to... Przebranie szybko. Oj, oj, oj! Słabo, 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 słabo. Może się przebierzmy za tego. Skarki jest ranny, będzie zostawiał ze sobą ślady krwi. Przede wszystkim zwiedźmy tutaj tą część. Tu są ślady krwi na pewno. No ale wyjście tutaj chyba to nie ma sensu. Na obecną chwilę znaleziono wyjście. Nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, że poszedłem tutaj. Już wyjść nie mogę. No dobra. Tu mamy na pewno pierwszą pomoc. Skorzystajmy.
Tu coś się fajczy. Jest ślad. Czyli musimy chronić się w dymie. Kolejna apteczka, ale wziąć nie możemy. Przebierzmy się. Tu jest jakiś gość. Dobra, dobra. Dobra. Tutaj się patrzy. To może niekoniecznie. Dobra, jest drabina. Idźmy na górę. Czekajcie, coś tam było? Nie. Schodzić nie chcemy. Tu możemy zejść. No dobra. Czy on nie schodzi? O, teraz może zejść. Grywka spalona, no nie. Jest. Jeszcze jeden jest. No. I już nie widzisz. Dobra. Przebierzmy się może. Ale chyba to samo jest, co mieliśmy. Więc musimy jeszcze jakąś troszeczkę amunicji tutaj sobie dodać. Amunicję mamy, widzę, w tej chwili pełno. Dobra. Wszystko, kurczę, wybucha. Czy tutaj coś jest do... No nie, tu nic nie ma.
A to co? Czyżby to była szafa grająca? Dajcie znać w komentarzach, jeżeli wiecie, co to jest szafa grająca. I jak to działało? Myślę, że ten rysunek trochę powinien, rysunek w zasadzie obrazek, powinien troszeczkę tutaj pomóc. To nic w zasadzie nie ma. No dobra, idziemy dalej. A nie, czekajcie, wracamy się. Nie chcemy się wracać przecież. Chcemy iść do przodu. Pomyliłem kierunki. To nie wiadomo, co to jest. Otwieramy. Tu królik. Jestem w punkcie kontrolnym. Obsadzam sklep 45 stopni na południowy zachód. Odbiór. Wykurzymy cel. Odbiór. O mój Boże! Co się dzieje na naszym wspaniałym targu? Uciekajcie, to możecie, miłe, dobrzy ludzie! Uciekajcie! Tylko Wszechmogący może nas teraz ocalić! Tu na dole co jest? Ogólna panika, kurczę. Ja może sobie zmienię broń na tą naszą. Nie wiem, po co myśmy tu weszli. O! Nie! Co on stał? Nie chciałem. Kurczę, ten tutaj stoi. Żeby on odszedł, to by było troszeczkę lepiej. Odchodzi. Dobra. Musimy tędy już przejść dalej. Ale jak tu przejść? Ha. O, niech to. Tu jest jakieś wejście. Nie, nie możemy z tego skorzystać. Kurde. Oj, oj, oj. Proszę natychmiast przestać. No nie, 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 nie. Oj, 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 oj. Wstawaj. Proszę pana, proszę zachowywać się odpowiednio. Dziękuję. Dobra. Lepiej. Dobra, odwrócił się.
Chciałbym się przekraść, kurczę, jakoś po tej stronie, może wiecie. Chyba powinno być to lepsze rozwiązanie. Oj. Proszę się zachowywać jak trzeba. Oj. Nie ma żadnego sensu. Jak on mógł się nam tak wymknąć? Nie wiem. A czego się spodziewałeś? Facet jest jak tu. Nic, użyjemy tego po prostu. Tak. Dobra. Znaleziono wyjście, dobra. No, trochę żeśmy tutaj użyli instynktu. No bo chyba inaczej się nie dało. Ale mam nadzieję, że za chwilę go odbudujemy. No i co tu mam zrobić? Dalej go ścigać? Na to by wychodziło. No, podbiegnijmy sobie. Nie bardzo rozumiem, dlaczego jest tutaj ten wykrzyknik w żółtym trójkącie. Być może chodzi o to, że... Otwórz drzwi. No i? Szerefie, zrób coś! W porządku, synu? O Jezu Chryste! Jesteście tchórzem, szerefie Skargi! Szerefie, tego skurwysyna! Szerefie Skargi, opuść prąd! Ojejku, zastrzelił nas, czekajcie! Jeszcze raz. Nie wiem, co ja zrobiłem źle. Udało się tym razem. Proszę, nie mogę zginąć w kościele. Ostatni raz. Gdzie jest Wiktoria? Pierdol się! Part Blackwater! Part Blackwater! No i mamy podsumowanie misji. 17 900 punktów udało nam się zdobyć. No i cóż, to w tym odcinku byłoby tyle. Dzięki serdeczne za to, że żeście dotrwali do końca, za to, że gramy razem. Zachęcam oczywiście do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. No i napiszcie oczywiście w komentarzach, co to za szafa grająca była, jak ona działa, a może kiedyś widzieliście podobną. To tymczasem ode mnie tyle. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć!